Dzień dobry Państwu, Katarzyna Gren jest naszym gościem, a cykl Stella na świecie. Łączymy się z lodową krainą, zgadza się? Tak, tak. A łączymy się dokładnie z... 14 tysięcy kilometrów od Polski. O, 14 tysięcy kilometrów, bagatela, połączenie świetne, póki co nie zapeszam. Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy, z jaką miejscowością się połączyliśmy? Jestem teraz na stacji imienia Henryka Arctowskiego. To jest stacja na Wyspie Króla Jerzego w Szetlandach Południowych, to jest Antarktyka. Antarktyka, właśnie, nie mylić z Antarktydą. Tak. Dobrze. Proszę powiedzieć, co tak, pani tam robi? Wtedy mamy jakieś 120 kilometrów. A, no to bagatela, to tak, rzut beretem, rzut lodem, skałą lodową. No, zdecydowanie bliżej niż do kontynentu. No tak. Proszę powiedzieć, co pani tam robi? Jestem uczestnikiem całorocznej wyprawy polarnej i jestem monitoringowcem, czyli zajmuję się badaniami w terenie, zbieraniem danych głównie hydrologicznych, ale nie tylko. Co to znaczy dane hydrologiczne? To znaczy co, ile śniegu napadało, nasypało, albo jaka jest temperatura, nie wiem, powietrza, wody? Czy jak to mam rozumieć? Jak pani wygląda? Jak dzień wygląda pani? Nie, nie. To są, tym się zajmuje monitoring meteo. Też się tym zajmuje. Hydrologiczne to jest badanie rzek, które wypływają z lodowców tutaj na obszarze blisko stacji. I co pani robi? Także tak konkretnie, w sensie pani wstaje i co, idzie pani do rzeki? Proszę mnie oświecić, jak wygląda praca na Antarktydzie? Trochę tak. Nie, to tak normalny dzień u nas wygląda tak, że wstajemy rano, jemy śniadanie. Co drugi dzień mamy monitoring meteo w ogródku meteorologicznym, który jest niedaleko stacji, więc się wychodzi, sprawdza się, ile na przykład deszczu, śniegu napadało, wraca się do stacji, je się śniadanie i potem wszystko zależy od pogody. Jak jest dobra pogoda, to wszyscy wyruszają w teren. Ja w sezonie letnim moje badanie prowadzę co 3 dni. Czyli co 3 dni wychodzę w teren i badam wypływy z rzek. Ile wody płynie w rzekach, ile materiału niesie. Do tego są jeszcze dodatkowe inne monitoringi, które mają swoje harmonogramy. Rozumiem. Także, ale u nas wszystko zależy od pogody. No właśnie, nawet siła internetu. Tak, nawet siła internetu tutaj jest. Zależna od pogody. Teraz właśnie wieje jakieś 90-100 km na godzinę. Więc jest dobrze. Jest dobrze. A proszę powiedzieć, bo pani powiedziała w sezonie letnim, czyli sezon letni to jest u was, rozumiem, luty, marzec, czy nie? Jak to jest? Tak, styczeń, luty. Zaczyna się w grudniu, styczeń, luty. To jest odwrotnie jak u nas. My teraz mamy tutaj wiosnę. Wiosna się zaczyna. W Polsce jest jesień. A w lecie najcieplej to jest... Halo, halo. W lecie najcieplej mieliśmy kilka stopni na plusie, 10. Maksymalna tutaj to jakieś 16 stopni była. A minimalna taka w zimie? Nie, u nas było 14. A taka minimalna w zimie? Zarejestrowane minimalne były nie na naszej wyprawie, 32 stopnie poniżej zera, bo to jest wyspa, więc nie jest tak zimno, jakby się wydawało. Ale odczuwalne temperatury są dużo niższe ze względu na wiatr. No tak, tak. Czyli czuć te 20 stopni na minusie w zimie. 30 czuć, tak. Jak jest odczuwalna minus 30, to naprawdę jest zimno. No tak, podejrzewam. A pamięta pani, bo mówiliśmy o rzekach na początku, o rzekach u was, a pamięta pani naszą rzekę, czyli Olzę, bo pani jest no, w sumie z naszego terenu, prawda? No bo Simorac to jest nasz. Teren. Blisko. Blisko. Tak. Jakie pani ma wspomnienia właśnie z rejonem naszym, tutaj Śląska Cieszyńskiego? Bardzo lubiłam chodzić na spacery wzdłuż Olzy w dzieciństwie i bardzo lubiłam chodzić wzdłuż Cieszyńskiej Wenecji. O. To też było moje ulubione miejsce.
I nie wybrała pani Wenecji spacery, północy, tylko teraz jeszcze bardziej większą północ niż się mogłoby wydawać. A jak to się stało, że pani droga weszła właśnie na tę ścieżkę taką naukową i wybrała pani taki obszar badań swoich? Na początku interesowała mnie w ogóle Ameryka Południowa, więc wybrałam studia geograficzne na Wydziale Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ oni mieli bardzo tam dużo badań dotyczących Ameryki Południowej. Ale na studiach magisterskich koleżanka zaproponowała, żebym pojechała razem z nią na Spitsbergen. Ona wtedy zaczynała doktorat, ja zaczynałam studia magisterskie. Pojechałyśmy we dwie i ja złapałam bakcyla, tak zwaną chorobę polarną, i spodobało mi się, to było w 2011 roku i od tamtej pory co roku byłam przez 2,5 miesiąca na Spitsbergenie. I w pewnym momencie uznałam, że chcę zobaczyć, jak wygląda teraz południowe rejony polarne i zgłosiłam się na wyprawę. Co jest trudnego w tych zgłoszeń wszystkich... Zgłoszeń było jakieś... No, tak, zgłoszeń było? 1500 osób o. Zgłosiło. To gratuluję, bo to jest wyróżnienie ogromne, że pani tam właśnie jest. No to tak, to faktycznie sporo. A proszę powiedzieć, co jest trudnego w tych wyprawach oprócz klimatu? Co panią zaskoczyło? Co sprawia trudność, problem? Znaczy mnie nie zaskoczyło, ponieważ ja jeżdżę już od wielu lat i wiem, jak to wygląda, ale trudno chodzi o takie wyprawy. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Przewiezienie, logistyka jest największym problemem w badaniach polarnych. Dostarczanie ludzi, sprzętu, żywności. I na północ, i na południe jest największym problemem. Na południe chyba jeszcze większym, bo jest większy dystans i wszystko trzeba zaplanować z góry. Rozumiem. Na cały rok trzeba mieć wszystko wyliczone od sprzętu po żywność. Tak. Ciężko jest cokolwiek dokupić. No tak. Ale jadła pani dzisiaj. Trzeba wszystko przywozić tutaj albo... Ale dzisiejsze pożywienie, dzisiejszy posiłek był? Tak, tak. Chcę zapytać o posiłek dzisiejszy. Czy był już? Czy wszystko w porządku? Tak? Śniadanie? Tak, już było. U mnie jest godzina 10, więc jest po śniadaniu. Mamy żywności, mamy dosyć dużo, tylko tęsknimy za świeżymi warzywami i owocami, bo to nie przetrwa całego roku w chłodni. Dlatego czekamy na jakieś dostawy. No tak. A kiedy pani wraca? Z Chile. Tutaj do naszego Śląska Cieszyńskiego, na nasz Śląsk Cieszyński? Najpierw to muszę dotrzeć do Polski, a żeby dotrzeć do Polski, to jest teraz mały problem ze względu na pandemię i mamy przesunięcie na połowę stycznia. W połowie stycznia powinniśmy wyruszyć ze stacji statkiem i w połowie lutego być w Polsce. Dobrze, no to tak, mam nadzieję, że to się wszystko ale tak... To wszystko będzie teraz jeszcze zakończone. A zapytam na zakończenie o tą sytuację koronawirusową. Czy u was jest jakieś niebezpieczeństwo? Jak wygląda ta sprawa? Nie, bo ponieważ... Tutaj nie ma żadnych statków teraz, nie było przez całą zimę. Nie kontaktujemy się z żadnymi statkami turystycznymi, bo ich nie ma. Nie pływają, nie mamy kontaktu z innymi stacjami. Na wyspie są stacje innych państw, ale każda ze stacji nie kontaktuje się fizycznie z drugą stacją, więc jesteśmy tutaj bezpieczni. Rozumiem, no to dobrze. Nie mamy żadnych kontaktów z osobami z zewnątrz, więc nie ma możliwości, żeby ktoś nam to przywlókł. Słyszę ten wiatr. Słyszę ten wiatr i tę siłę wiatru, więc będę musiał kończyć, bo boję się, że za chwilę zerwie nam się połączenie.
Życzę Pani dużo zdrowia. Rozumiem, że święta Bożego Narodzenia i Sylwester spędzacie tam, prawda? I dopiero w 2021 wraca Pani do Polski. To dużo dobrego, owocnej pracy naukowej i do zobaczenia na naszym terenie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Gren, Pani doktor, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.